Dzień dobry. Zapraszam na drugie spotkanie z cyklu Logopeda pyta. Dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone zagadnieniu konsekwencjom braku profilaktyki stomatologicznej i higieny jamy ustnej, konsekwencjom dla mowy. Dlatego do rozmowy zaprosiłam dzisiaj pana Łukasza Sroczyka, absolwenta Akademii Medycznej we Wrocławiu, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny. Pan Łukasz pracuje w Lubinie i we Wrocławiu. Zajmuje się dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi. Panie doktorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Proszę powiedzieć, kiedy rodzice powinni zgłosić się z dzieckiem do stomatologa? Czy wtedy, kiedy zauważą już próchnicę, czy wtedy, kiedy zaboli dziecko ząb, czy wcześniej? Jak pan to postrzega? Moim zdaniem taka wizyta powinna się odbyć jak najszybciej. Już neonatolodzy są uczuleni na pewne takie wady, które mogą zauważyć u dzieci nowonarodzonych. Natomiast w gabinecie stomatologicznym taka wizyta najfajniej jak odbywa się po pierwszym roku życia i koło drugiego roku życia. Koło drugiego roku życia dziecko zaczyna już współpracować i czasami samo ładnie już potrafi otworzyć buzię, żeby obejrzeć, policzyć zęby, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Proszę nam przybliżyć, jak wygląda taka pierwsza wizyta w pańskim gabinecie, żeby rodzice wiedzieli, czego się spodziewać. I od razu tak chciałabym, żeby pan taką króciutką instrukcję też dał rodzicom, jak przygotować dziecko do tej wizyty, żeby się nie bało, jak je nastawić pozytywnie. Staramy się robić, żeby pierwsza wizyta była wizytą zapoznawczą, żeby była wizytą adaptacyjną. Staramy się unikać, aby na pierwszej wizycie była już coś wykonywana, jakaś procedura medyczna, mimo tego, że rodzice czasem nalegają, żeby już coś zrobić. Dla dziecka jest to nowa sytuacja, dla dziecka jest to nowe pomieszczenie, nowa osoba, która będzie chciała przekroczyć barierę osobistą. Nie. Pierwszą wizytę traktujemy jako zabawę, pozwalamy dziecku usiąść często na kolanach u rodzica, po to, żeby dziecko czuło ten komfort bliskości ze swoim rodzicem. Że przede wszystkim pokazujemy dzieciom cały ten sprzęt, co do czego jest. Pokazujemy, że mamy latarkę, pokazujemy, że mamy różne końcówki, z której jednej leci powietrze, z drugiej leci woda, trzecia jest głośna, czwarta świeci. Po to, żeby dziecko oswoić z gabinetem. Pokazujemy, jak się nalewa wodę do kubka, pokazujemy, jak tą wodę się z kubka zabiera, jak działa ślinociąg ssak. Po takiej wizycie dziecko powolutku widzi, że tutaj nic się nie dzieje strasznego. I często na koniec tej wizyty prosimy, żeby dziecko otworzyło buzię. Dziecko nabiera zaufania do nas poprzez te takie elementy, które wprowadzamy tutaj i często jest tak, że pozwala nam obejrzeć sobie zęby. My bierzemy wtedy lusterko stomatologiczne, bierzemy zgłębnik, staramy się tą ostrą część zgłębnika mimo wszystko schować i staramy się policzyć zęby w lusterku, wprowadzając lusterko do jamy ustnej po to, żeby zobaczyć, co tam się dzieje w tych ciemniejszych partiach jamy ustnej. Jeżeli chodzi o rodziców, co rodzice mogą zrobić dla przygotowania dziecka do wizyty? Przede wszystkim warto rozmawiać o tym, na czym ta wizyta ma polegać, tak? Czym zajmuje się stomatolog czy dentysta, że będziemy chcieli obejrzeć zęby i warto z takim małym dzieckiem ćwiczyć już w domu otwieranie buzi, tak? My często dajemy na koniec wizyty, dajemy śliniaczek, dajemy kubeczek, dajemy rurkę do ślinociągu po to, żeby rodzice mogli też w domu posadzić dziecko na fotelu, przygotować tak jakby w formie zabawy wizytę stomatologiczną. I później takie dziecko jak wraca do nas na drugą wizytę, ono w momencie kiedy ma zakładany śliniak, ono już wie po co to jest, wie, że za chwilkę będzie musiało otworzyć buzię i często jest tak, że samo chętnie już otwiera tą buzię. Proszę mi powiedzieć, jakie nieprawidłowości lub zaburzenia może zdiagnozować stomatolog u dziecka podczas wizyty w gabinecie? Chodzi mi tutaj głównie, jakie pan ma doświadczenia, które wynikają właśnie z braku higieny jamy ustnej, z braku profilaktyki. Z czym pan najczęściej się spotyka w swojej pracy? Chciałbym, żebyśmy podzielili to, z czym my się możemy spotkać w aparacie mowy i w jednej jego części, jaką jest jama ustna. Żebyśmy podzielili na dwie części. Pierwsza to są rzeczy, na które my nie mamy wpływu, tak? Czy rodzice nie mają wpływu, czyli są to różnego rodzaju wady, czy genetyczne, czy wady wrodzone.
Drugą część jest to, nad czym my czy rodzice możemy zapanować. Czyli wszystko to, co, z czym zęby dziecka, jama ustna dziecka ma kontakt. Jeżeli chodzi o część artykulacyjną narządu mowy, w jej skład wchodzą wargi, wchodzą zęby, wchodzi podniebienie, wchodzą dziąsła i wchodzi język. I w zależności, o której części mówimy, mogą pojawić się różne zaburzenia. Tak? Jeżeli mówimy na przykład o podniebieniu, nie najrzadszym elementem zdarzają się rozszczepy podniebienia. Tak jak wspomniałem wcześniej, często neonatolodzy już na tym etapie oglądają jamę ustną i kierują pacjenta do dalszego leczenia. Tutaj na Dolnym Śląsku u nas takimi ośrodkami jest albo Wrocław, Poliklinika Stomatologiczna, albo Polanica Zdrój. W Polanicy Zdroju odbywa się chirurgiczna korekta rozszczepów, natomiast późniejsze etapy leczenia odbywają się najczęściej już we Wrocławiu. I to jest tak naprawdę jeden z elementów, który ma największy wpływ na to, jak dziecko będzie później artykułować swoje głoski. Jeżeli chodzi o zęby, tak, bo generalnie stomatolog zajmuje się głównie zębami, tak, to należy pamiętać o tym, że wczesna utrata zębów mlecznych powoduje, że wzrost wyrostka zębodobowego, czyli tego dziąsła z zębami, co może później przekładać się na przykład na niedobór miejsca dla języka, czy na zapadnięcie tej okolicy podnosowej. Jak właśnie te braki w uzębieniu, te wszystkie zaburzenia w obrębie jamy ustnej mogą wpływać na wyrazistość mowy? Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że głoski powstają nie tylko powstają generalnie za pomocą warg, języka i wszystkich struktur, które są zlokalizowane w jamie ustnej. Natomiast trzeba pamiętać też o tym, że część z nich powstaje na tylnej powierzchni zębów siecznych i brak tych zębów może powodować, że dziecko, mimo tego, że bardzo będzie chciało i mimo tego, że skorzysta z pomocy logopedy, będzie miał problem z budowaniem tego dźwięku. Tak? Inną sprawą są też wędzidełka w jamie ustnej. Wędzidełka, zwłaszcza języka, ono ma o tyle znaczenie, że ono potrafi zahamować dowolność ruchów języka przy budowaniu głosek. Też czasami w takim bardzo młodym wieku podcina się wędzidełko języka po to, żeby ten język uwolnić. Czasami jest tak, że pacjenci, którzy zgłaszają się do logopedy, rodzice mogą nie obserwować postępów. I przyczyną może być właśnie wędzidełko, które po pierwszej wizycie stomatologicznej, stomatolog to zauważy i uzna, że to wędzidełko trzeba podciąć, tak? Nagle widać ogromny postęp, jeżeli chodzi o współpracę z logopedą, bo dziecko zaczyna, u dziecka obserwuje się progres, dziecko zaczyna zupełnie inaczej mówić. Dla mnie stomatolog jest jakby właśnie pierwszą osobą w tej profilaktyce jamy ustnej, ale proszę powiedzieć, bo jestem takim zwolennikiem kompleksowej opieki, jak pan widzi taką kompleksową opiekę? Z kim tutaj warto współpracować? Z kim pan współpracuje, żeby otoczyć dziecko właśnie taką spójną opieką, tak żeby właśnie ten progres był i ten postęp jak największy, żeby ta opieka była skuteczna? Żeby opieka była skuteczna, przede wszystkim musimy patrzeć na leczenie zespołowo. Czyli nie jest, ja podchodzę do leczenia w ten sposób, że nie jest tak, że ja robię swoje i wysyłam dziecko w miasto, tak? Tylko mam zaprzyjaźnionego logopedę, do którego wysyłamy dzieci. Jeżeli my zauważymy, że jest jakiś problem natury organicznej, tak? Który my możemy rozwiązać, czyli na przykład, tak jak wspomniałem wcześniej, wędzidełko, czy korektę jakąś możemy przeprowadzić w jamie ustnej, która pozwoli dziecku, ułatwi dziecku budowanie głosek, to wtedy mamy kontakt z logopedą i jeżeli widzimy, że nasz element, nasza część się już skończyła, to albo kierujemy do logopedy, albo na przykład do ortodonty. Na tym polega generalnie leczenie zespołowe, że nie zamykamy się tylko w obrębie tego, co należy do naszej działki, ale mamy też wiedzę i świadomość tego, gdzie dziecko przekazać, żeby osiągnąć efekt, którego my też oczekujemy. Panie doktorze, proszę opowiedzieć, przybliżyć nam temat higieny jamy ustnej.
czyszczenia zębów, zwłaszcza mlecznych. Jak ono powinno wyglądać? Czy jest to ważne? Czy raczej wiadomo, że zęby mleczne wypadną i można sobie odpuścić tą higienę jamy ustnej? Część rodziców właśnie ma takie podejście, że ma świadomość tego, że zęby mleczne wypadną. Są nie przykładem należytej uwagi do czyszczenia czy do leczenia zębów mlecznych. Natomiast zęby mleczne mają kilka podstawowych funkcji. Tak? Poza tym, że budujemy właśnie głoski też w oparciu o uzębienie mleczne, w momencie, w którym dziecko się uczy artykułować, zęby mleczne mają też taką funkcję, że trzymają miejsce dla zębów stałych. I w momencie, kiedy te zęby przedwcześnie stracimy, z tego względu, że albo będą jakieś stany zapalne pod spodem, które będą w konsekwencji zmuszały nas do tego, że musimy te zęby usunąć, może się okazać, że zabraknie miejsca później dla zębów stałych, które są jeszcze tam głęboko, głęboko w kości. Kiedy zacząć czyścić? Czyszczenie generalnie powinno się zacząć już na etapie niemowlaka. Warto przecierać jałowym gazikiem jamę ustną, wały zębowe, choćby nawet po to, żeby te dziąsełka masować. Zęby zaczynają wychodzić w momencie, kiedy zaczynają pracować wały zębowe. Tak? To pobudza zęby do wyrzynania się. I w tym momencie, kiedy zęby przebijają się już przez dziąsło, bo należy pamiętać o tym, że zęby mleczne są przykryte tylko dziąsłem. One nie są w kości, one są przykryte tylko dziąsłem. W momencie, kiedy te zęby przebiją się już przez dziąsło, wtedy wprowadzamy szczoteczkę. Czasami rodzice zgłaszają się do nas z takim problemem, że jest na przykład krwiaczek jakiś zrobiony na tym dziąśle. Czy to dziąsło jest obrzęknięte nad wyrzynającym się zębem mlecznym. Należy pamiętać, że ten ząb potrzebuje przebić się przez dziąsło. Może dochodzić do tego, że gdzieś tam poleci troszkę krwi, może dochodzić do tego, że dziąsło będzie zaczerwione. Natomiast warto z naszej strony zawsze spojrzeć na takiego, na takie dziecko, na takiego na przebijające się zęby, choćby nawet po to, żeby czy rodziców uspokoić, czy w momencie, kiedy widzimy jakąś nieprawidłowość, poszerzyć na przykład diagnostykę o zdjęcie rentgenowskie, czy o jakieś dokładniejsze badania. Czyszczenie zębów powinno się tak naprawdę zacząć w momencie, kiedy one tylko pojawią się w jamie ustnej. Dostępność, szeroka dostępność materiałów do czyszczenia zębów, czy dla dzieci, czy past, pozwala już naprawdę na higienizację od najmłodszych lat. Są specjalne pasty, które mają obniżoną zawartość fluoru, specjalnie przygotowane dla dzieci, u których zęby dopiero się pojawiają. Zęby mleczne pojawiają się, książkowo oczywiście mówimy, od pół roku do mniej więcej drugiego i pół roku do trzeciego roku życia powinien być komplet zębów mlecznych. Czyli mamy siekacze, kły i trzonowce. Tak? Nie ma grupy przedtrzonowców w zębach mlecznych. Proszę powiedzieć, która szczoteczka? Bo to zawsze też jest takim dużym dylematem rodziców. Czy zwykła taka, czy już taka elektryczna? Jak pan to widzi? Jakie włosie też tutaj jest pana zdaniem najbardziej adekwatne do czyszczenia zębów u dzieci? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, która szczotka. Mamy szczotki manualne, mamy szczotki elektryczne, mamy szczotki soniczne. Warto od samego początku używać szczotki manualnej, z tego względu, że szczotka elektryczna może powodować dodatkowe drgania, czy szczotka soniczna może wydzielać jakiegoś rodzaju w formie dźwięki. Może to dziecko wystraszyć dodatkowo. Tak? Higienizacja szczotką tak naprawdę powinna być wprowadzona jak najwcześniej. Jeżeli chodzi o pastę, jest szeroka gama past. Zawsze warto obrócić na drugą stronę opakowanie pasty i zobaczyć, dla jakiego wieku pasta jest przeznaczona. Pasty, które są przeznaczone dla małych dzieci, one mają najczęściej obniżoną zawartość fluoru lub mają bardzo mocno ograniczoną tą ilość fluoru. Tego to wynika, że dzieci dużą część tej pasty zjedzą. Tak? W późniejszym etapie tą pastę można zmienić. Są pasty, które mają na przykład od 0 do 3 przedział wiekowy. Są pasty, które mają przedział od 3 na przykład do 7, do 9, do 12 lat. Nazywam się Łukasz Sroczyk, jestem stomatologiem od 13 lat. Ukończyłem Wrocławską Akademię Medyczną, wtedy jeszcze Wrocławską Akademię Medyczną, aktualnie Uniwersytet imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu. Przyjmuję dzieci praktycznie od samego początku swojej pracy. W ciągu tych 13 lat widzę też pewien postęp taki, który wykonują dzieci, z którymi rodzice konsekwentnie przychodzą do stomatologa. Jeżeli mam pacjentów, z którymi spotykałem się w wieku 4-5 lat, są to teraz osoby nastoletnie,
One się w ogóle nie boją stomatologa. One wiedzą, po co tu przychodzą, czego mogą po nas oczekiwać. Tak? Są świadome tego, że są to wizyty konieczne, że od tego się po prostu nie da uciec, nie da się w jakiś sposób ominąć w życiu stomatologa. I ta obawa przed wizytami, obawa przed lękiem, przed tym, co się będzie działo na wizytach, u tych dzieci, które przychodziły od małego, jest dużo, dużo niższa. Dlatego zachęcam rodziców do tego, żeby chodzić z dziećmi konsekwentnie. W momencie, kiedy dziecko nie będzie chciało przychodzić na wizyty, zabierać je nawet na swoje wizyty, sadzać na fotelu, na krześle obok, tak, żeby dziecko obserwowało, że tu się nie dzieje nic strasznego, tak, że my leczymy zęby, że my ściągamy kamień, że robimy badanie stomatologiczne i że ten gabinet stomatologiczny jest konieczny w naszym życiu, ale tu się nie dzieje nic takiego, co generalnie musi powodować u dzieci jakąś traumę. Panie doktorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wspólnie udało nam się przybliżyć zagadnienie, tematykę, jak bardzo ważna jest higiena jamy ustnej, profilaktyka jamy ustnej, zarówno dla prawidłowego rozwoju mowy dziecka, ale też rozwoju w ogóle. Mam nadzieję, że Państwo jako rodzice będą chętnie odwiedzać stomatologów ze swoimi pociechami, bo jak się okazuje, te wizyty są przede wszystkim przyjemne, no, skuteczne i profilaktyczne, bo o to nam chodzi. Zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Logopeda Pyta, a na razie dziękuję za uwagę. Anna Ziółkowska. Dziękuję. Dziękuję Państwu.